Zostałem powołany do wojska, jak dorudzem. I panie, wojsko wysłużyłem za Polski sanacyjny. Zamiast do domu, tak się złożyło, że poszedłem na wojnę. Władze obecne wtedy to tak nastawiały nas politycznie, no, że Niemcy tę wojnę, że oni nie będzie tej wojny, a później jednak, że doszło do tej wojny, to mówię, Niemcy tej wojny nie wygrają, bo ze wszystkimi wojny nie wygrają. Wszyscy byli po naszej stronie, wszyscy. I my byli przygotowani, że tak będzie widać, jak władze mówią, że my wojnę wygramy z Niemcami, bo oni ze wszystkimi wojny nie wygrają. Okazało się, że to było takie lipne po prostu. No. Poszliśmy na wojnę osamotnieni, sami sobie. Przewagę mieli Niemcy nad nami. Ja służyłem w 9. Pułku Piechoty Legionu, 2. Kompania CKM. To jest ciężkich karabinów maszynowych. To. Wojsko to jest wojsko. Rozkaz to było rzecz święta, koniec. To, panie. Wojsko to wychowywało młodzież też, tak szczerze powiedzieć. Bo to, panie, różni ludzie byli, a we wojsku to się tak zdyscyplinowali trochę, bo to jeden dowódca, jeden porządek. I także wojsko wychowało tę młodzież. Każdy dowódca kompanii strzeleckiej otrzymał pluton CKM. To było jako jego osobiste wsparcie ogniowe. Na wojnie ta obsługa tego CKM-u to była raczej wykorzystana jako obsługa, a my nie oddali ani strzału, ani jednego z własnej inicjatywy. Trzeba tak powiedzieć, jak było. Bo ten dowódca kompanii strzeleckiej, jak nas dostał ten pluton CKM na ten, to my jak pies za panem byli w styczności z nim. To wyglądało tak praktycznie. Przed nami tam to i to obsetawili. No to się panie musiało powiedzieć, co jest z prawej, a co z lewej. Od razu, czy w jedno miejsce patrzymy. A my się uzgodnili, że w jedno miejsce patrzymy już w tym. To on podawał rozkazy wtedy. I on dawał ten kąt, panie, to jest odległość. No i to szybko trzeba było uzgadniać między sobą. Jak zameldowali gotów wszyscy trzej, sam bo oni blisko byli, to on rozkaz zwykle taki dał. Pierwszy z prawej, krótka seria. No to tam z prawej, z lewej. No to ten celowniczy odpalił tę krótką serię. 20 pocisków, tam gdzieś 30. No. Ile to taka krótka seria. A ten dowódca obserwował te gdzie on strzela. Jeżeli to się nie nadawało, to go poprawił. Przez w prawo czy w lewo, tam ile metrów. I znowu krótka seria. Jak to się uzgodniło, to dopiero wtedy pani grał pluton ognia. Wszystkie trzy karabiny strzelały w jedno miejsce. Panie, jak się taki dostał nieprzyjaciel w taki zasięg, to pani miał ciężkie panie historie. To była noc i ten
i las, dosyć duży las, maszerujemy przez ten las. Nareszcie stój, przyszedł rozkaz. Zatrzymaliśmy się. Oficerowie na odprawę. Jak wrócili z tej odprawy, każdy do swojej jednostki, tam gdzieś, no, do tego. I maszerujemy dalej. Jak się las kończył, tak gdzieś, ta droga, to była szosa, która prowadziła do tego. Tam, gdzie byłem ranny, pod Krasnysta. I tam gdzieś, jak się ten las kończył, to my zeszli w lewą stronę, pamiętam, ten nasz dowódca, inni może w prawo ze szosy, bo szosa się skończyła. Tam my się zatrzymali i on szczegółowo nam opowiadał zadanie nasze. Jesteśmy teraz blisko nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel tu jest przed nami. Opisał teren dokładnie, wioska, w której Krasny Staw jest zajęty przez Niemców. Ale ubezpieczenia niemieckie to są wokół Krasnego Stawu tam gdzie. I było omówione wszystko dokładnie. Mamy, będziemy cichuteńko podchodzić. Jeszcze, jak będzie ciemno, nad ranem, no. Na każdy rozkaz jego powtarzasz i bez cichuteńko podchodzić blisko, a jak on krzyknie hura, to wszystko ryczy hura, co siły w gardle i strzelcy spod pachy. Bagnet na broń już naprzód miał przygotowany cały. Bo to był ten ekip, taki wojskowy cały, no. Ten dowódca kompanii parę razy zatrzymował nas, stój, i ruszaliśmy z powrotem. A ostatnio, jak nas zatrzymał, Niemcy przód otwarli ogień, jak on to hura powiedział. Także się jeden świstkul pamiętam. Później my się sami głowili nad tym, co to było, że tyle kul świstało nad nami, tuż, tuż widziało się blisko, a żaden nie jest, panie, uszkodzony. My dotarli w całości do tego, a jak my dotarli do tego, to te strzały niemieckie szybko ucichły. Także Niemcy uciekali przed nami i my tak lecieli za tym dowódcą razem z nim, no, jak my dolecieli do wsi, Niemców nie ma, czy zabrali nawet te swoje karabiny, czy nie, to nie wiemy, bo nie wiemy, czy my akurat ten lecieli na tej linii i słyszymy ten most, co był tam do tego Krasnego Stawu, był drewniany i ten most dudniał, czyli świadczył o tym, że Niemcy uciekają, bo to jak my ruszali, to była przed rozpoczęciem tego ataku, to była grobowa cisza, rakiety, no, co chwila, panie, oświetlały teren i to tak, ani nie wiemy, czy to nasze, czy niemieckie. Ale bez przerwy były te, to ten dowódca nasz jednak, panie, potrzebny był, bo słyszał, że ten most dudni, tam Niemcy uciekają, to krzyczał, ogień na most, ogień na most. Pamiętam taki rozkaz jego ust, że, bo niedaleko niego byłem. I to była hej noc. I każdy mówi, chłopcy, choćby zębami, byle wgryźć się w ziemię, bo jak się rozwidni, będą do nas strzelać. To jasne na dłoni. My się wzięli, panie, do roboty, fez, ale to był trawnik, to była końcówka tych sadów, bo ze sadów my wyszli na odkryte pole tam i te.
I ta łopatka wojskowa mała, no każdy kopał, żartu nie ma, ale na wiele dzień przyszedł. Jak się rozwinęło, na tyle, że nas zobaczyli, mogli widzieć, odkryli do nożowic. I oni podjechali z czołgami, a oni na czołgach to byli CKM też. I odkryli ogień z tych karabinów do nas. Ja, jak gdzieś zaczęły padać pociski koło mnie, uciekłem z tego miejsca, gdzie tam kopałem, za drzewo. To na skraj tego sadu tam gdzieś. No w tym drzewie, no, to były drzewa takie owocowe, nie wiem, ale jakieś tam były, no. W każdym bądź razie za drzewo schowałem, ale głowę, no, bo co to, no, panie, więcej się nie dało. A na głowie był hełm motowy. No, każdy miał na głowie furażerkę i hełm. Furażerka po to, żeby hełm, bo to żelazo, to tam, panie, do razie włoży głowę. Jakbym się tam schronił, panie, po chwili to niedługo trwało, może 15-20 minut, poczułem, że coś mnie szarpło. Jeszcze to tam gdzieś poczułem, że oberwałem. I to tu mnie zaczyna gdzieś boleć ręka w ramieniu trochę i ze mnie się ciepło zaczyna robić, bo tu krew szła i ten po mnie i na po mnie cała płynęła także, a ja dostałem tutaj. To mam takie jeszcze, gdzie byłem ranny, dostałem by to. A gdzie byłem ranny, to mam na... Jak opisywał, jak mnie zwalniali ze szpitala, jak Niemiec opisywał te moje rany. No. Ranny polski żołnierz, rana postrzałowa prawego przedramienia, zostaje w dniu tym i tym zwolniony z okręgowego szpitala wojskowego w Chełmie Lubelskim, tym samym zwolniony z niewoli niemieckiej, udaje się do domu.